Ta ulica była piaszczysta, początkowo nie było tutaj nic, po prostu etapami była robiona. Dziś po ukończeniu jej remontu i połączeniu z Krajową Szóstką w pełni służy jej mieszkańcom, gwarantując komfort zarówno pieszym, jak i kierowcom. I zapadła w końcu decyzja, żeby to skończyć i udało się, praktycznie dzisiaj jest odbiór, w tej chwili jest na całej szerokości, płytami wyłożona. Cała ulica została poszerzona w tej części, w której nie była utwardzona, zostały ułożone płyty jąb. Dodatkowo na skrzyżowaniu z ulicą Pokoju zostały ułożone progi zwalniające dla bezpieczeństwa, bo tu bardzo dużo dzieci i na rowerach, i do szkoły tą drogą się przemieszcza. Przygotowana jezdnia w ten sposób doskonale nadaje się do szybkiej jazdy, więc tu w tym momencie bardzo skutecznie zwalniają samochody, jak widzimy teraz przejeżdżające auto, i dzieci już w tym momencie są bezpieczne, bo to było wielkim zagrożeniem. Wyłożone płyty pełnią tu nie tylko rolę utwardzacza, dużo sprawniej i ekonomiczniej radzą sobie z nadmiarem tak kłopotliwej niejednokrotnie wody. Lepiej utwardzić w sposób trwały ulicę płytami, tymi chłonącymi wodę, bo to poprawia też bilans wodny na danym terenie, niż asfaltować czy kostką wypełniać te puste przestrzenie, bo pojawia się dodatkowy problem z nadmiarem wody opadowej. Nie ma na co narzekać, tylko uśmiechać się tutaj. Ludzie mieszkają po 70 lat, chodzili po piasku, a w ostatnim okresie czasu było takie natężenie prac na ulicach na Śmiechowie, że no tylko chwalić i dziękować radnym, że uchwalono taki budżet, i panu prezydentowi za to, że dawał takie propozycje, że w końcu jest to zrobione. Oddanie do użytku ulicy Mestwina jest w tym roku ostatnim, ale nie jedynym. W dzielnicy Śmiechowo Północ na przestrzeni lat wyremontowano lub utwardzono wszystkie ulice, od Gdańskiej przez Stefczyka aż do Necla. W całym Śmiechowie zmodernizowano niemal wszystkie ulice. Inne dzielnice oprócz tego Śmiechowa Północ też zyskały, bo można, nie mamy odbiorów już w tej chwili na końcu, natomiast praktycznie we wszystkich dzielnicach spore odcinki w tym roku, nie mówiąc o całej kadencji, zostały zrobione. No w tym roku oprócz tej ulicy Mestwina była zrobiona ulica Pokoju, ulica Konopnickiej, ulica Morska, ulica Trepczyka. Także większość ulic w tej chwili na Śmiechowie, czy po jednej, czy po drugiej stronie, jest już gotowa. Jak w tym tempie byśmy robili ulicę, to jeszcze dwie kadencje będzie koniec. Będą wszystkie ulice praktycznie zrobione. Nowy wygląd i jakość zyskała również ulica Pułkownika Dąbka. Zostało otwarte ostatnio przy przedszkole i tutaj jest spory ruch, i dlatego między innymi miasto podjęło decyzję o tym, żeby wymienić tą kostkę na bardziej trwalszą, i dzięki temu bardziej przyjazną dla tutaj korzystających z tej drogi przede wszystkim. Została wykonana cała nawierzchnia w tej ulicy, czyli od ulicy Sikorskiego do ulicy Roszczyniarskiego, kostka kamienna, kostka betonowa. Koszt tej nawierzchni to 144 400 zł. Nową nawierzchnią wyłożono 263 metry bieżące ulicy. Wymiana kostki tej starej trelinki na tą nową plus chodniki to trwało około miesiąca. Równie sprawnie wyremontowano chodnik na ulicy Kochanowskiego na Kaszubach. Mieszkańcy zgłosili potrzebę tego chodnika do prezydenta. Prezydent obiecał zrealizować to. Jak widzimy, prezydent dotrzymał słowa, także mieszkańcy mogą być zadowoleni. Wcześniej były tu krzaki, nie było chodnika, była tylko część parkingu niewygrodzona, także było tak zwane dzikie przejście. A to nie koniec. Na prośbę mieszkańców wyremontowany zostanie również fragment ulicy Chmielewskiego, który łączy Necla ze Stefczyka. To jest taki newralgiczny kawałek. Do nas mieszkańcy się zwracali, do pana prezydenta, i dokumentacja jest w tej chwili gotowa. Jest to w budżecie na 2015, także to będzie zrobione, ten kawałek. Przypomnijmy, że jeszcze w 2000 roku prócz ulicy Piotra Skargi wszystkie drogi w dzielnicy Śmiechową były piaskowe. Dziś ta część miasta zyskuje na atrakcyjności i coraz bardziej sprzyja życiu lokalnej społeczności.